brother standing by the road. Dzień dobry. Witam serdecznie w tym tygodniu. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Państwem cztery prawdy duchowego życia. Cztery prawdy, które odkryłem, jeżeli chodzi o życie duchowego. Tak samo jak mamy prawa, które rządzą nasze życia fizyczne, tak samo są też prawa, które rządzą nasze życie duchowe. I nasze życie duchowe rządzą takie cztery prawdy, które może odmienić nasze życie. Pierwsza prawda jest taką, że Bóg Ciebie kocha i Bóg ma plan dla Twojego życia. Bóg Ciebie kocha i ma plan dla Twojego życia. Ewangelia Jana 3,16 mówi tak: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg Ciebie kocha. On Ciebie kocha. Nie jesteś dziełem jakiegoś przypadku. On Ciebie stworzył i On Ciebie kocha. I Bóg ma plan dla Twojego życia. Bóg ma konkretny i wspaniały plan dla Twojego życia. Druga prawda jest taką, że niestety, jako ludzie, jesteśmy grzesznikami. Ja jestem grzesznikiem. Każdy z nas jesteśmy grzesznikami. I Biblia mówi w Rzymian 3,23, że wszyscy grzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. Wszyscy. Czy pastor, czy biskup, czy papież, czy biznesmen, czy poseł, czy każdy człowiek jest grzesznikiem. Każdy. I przez to brakuje nam chwały Bożej. Przez to jesteśmy odłączeni od Boga przez nasze grzechy. I przez to oddzielenie nie możemy dosięgnąć Boga. Dzisiaj religia polega na tym, że ludzie próbują sięgnąć Bogu. Próbują dotrzeć do Boga. Tylko, że to jest niemożliwe, gdyż jesteśmy grzesznikami. Ale Bóg dał rozwiązanie. Bóg dał rozwiązanie. Bóg posłał swojego jedynego Syna, Jezus Chrystus, aby umarł za nasze grzechy. On posłał Jego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł za nasze grzechy. Jezus wisiał na krzyżu i płakał. Ojcze, Ojcze, dlaczego mnie tutaj zostawiłeś? Właśnie w tym momencie Bóg zostawił Jezusa ze względu na nasze grzechy, bo Jezus miał na siebie nasze grzechy. Jezus umarł i powstał z martwych, abyśmy mogli mieć życie wieczne. Tak jak czytałem wcześniej, Bóg posłał swojego jedynego Syna, aby umarł za nasze grzechy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A więc Jezus jest jedyną rozwiązaniem. Ewangelia Jana 14,6 mówi tak: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, tylko przeze mnie. Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przez Niego. I wreszcie, ostatnia prawda jest taką, że aby pojednać się z Bogiem, musimy przyjąć osobiście Jezusa Chrystusa. To jest decyzja, którą każda osoba musi podjąć. To jest osobista decyzja. Fakt, że urodziłeś się w rodzinie chrześcijańskiej, nie czyni cię chrześcijaninem. Fakt, że chodzisz do kościoła każdy niedziela, nie czyni cię chrześcijaninem. Fakt, że robisz różne rzeczy, nie czyni cię chrześcijaninem. Jedyny rzecz, który cię chrześcijaninem, jest przyjęcie Jezusa Chrystusa do twojego serca oraz świadome podjęcie decyzji, aby pójść za Niego. Aby pójść za Niego. Wszystko jest możliwe. Może wydaje ci się, że to jest niemożliwe. Wszystko jest możliwe. Jeżeli Bóg może mnie zbawić, jeżeli mogę nawrócić się, każda osoba może się nawrócić. Tego życzę Państwu w tym tygodniu. Pozdrawiam. Let's shine your light for everyone to see.